52 osoby zginęły w rosyjskim ostrzale wsi Hroza w obwodzie charkowskim. Wśród ofiar jest też 6-letnie dziecko. Rosjanie ostrzelali kawiarnię i sklep rakietami Iskander. W pomieszczeniach było wielu cywilów. Polska Akcja Humanitarna poinformowała, że zginęła wolontariuszka Centrum Pomocy Psychospołecznej. Wieś Hroza znajduje się około 80 km na wschód od Charkowa. Po piątkowym ostrzale Charkowa są dwie ofiary, w tym 10-letni chłopiec, a 30 osób doznało obrażeń. Rakiety trafiły w dwa wielopiętrowe budynki mieszkalne, a także dwupiętrowy dom prywatny. 11 osób, w tym 9-miesięczna dziewczynka, to ranni w rosyjskim ataku na Cherson na południu Ukrainy. Uszkodzono budynki mieszkalne, samochody i sieci gazociągowe. Rosjanie codziennie atakują pociskami rakietowymi i dronami ukraińskie miasta i osiedla. Najbardziej cierpią obwody doniecki, chersoński, mikołajowski, odeski i zaporoski. Wszędzie są zabici i ranni. Wołodymyr Zełenski uczestniczył w spotkaniu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Grenadzie. W rozmowach wzięli udział przywódcy 47 państw z całego kontynentu. Będziemy mieli więcej obrony powietrznej. Są jasne porozumienia. To bardzo ważne przed nadchodzącą zimą. Hiszpania, Włochy, Francja, Niemcy, Wielka Brytania. Dziękujemy. Nasi żołnierze będą mieli więcej artylerii. Będzie więcej broni dalekiego zasięgu. I na pewno będzie więcej sprawiedliwości. Prezydent USA Joe Biden zwołał specjalne spotkanie przywódców państw G7, Polski, Rumunii, szefów NATO oraz Unii Europejskiej. Polskę reprezentował prezydent Andrzej Duda. Głównym tematem rozmów były kwestie bezpieczeństwa i sytuacja na Ukrainie. Dzisiaj my pomagamy chociażby przez to, że nasze terytorium jest kluczowe dla tego, żeby wspierać Ukrainę. To przez Polskę biegnie autostrada na Ukrainę, to przez Polskę biegną drogi kolejowe na Ukrainę, to przez Polskę także idzie transport, który drogą lotniczą zmierza na Ukrainę i jest przeładowywany po to, by później, czy to drogą kolejową, czy drogą lądową, po prostu samochodami być transportowany tam, gdzie on jest potrzebny. I to jest pomoc wszelkiego rodzaju, zarówno ta militarna, jak i humanitarna. Amerykański prezydent podpisał ustawę zatwierdzającą budżet tymczasowy. W dokumencie nie przewidziano środków na pomoc dla Ukrainy. Joe Biden zapewnił jednak, że Stany Zjednoczone będą dostarczać walczącemu krajowi dalsze wsparcie finansowe.